Dobrze, kochani, cieszę się, że jestem dzisiaj z wami. W zeszłym tygodniu nas nie było, ale mam nadzieję, że pastor Andrzej nakarmił was słowem. Powiem wam tak, jak ktoś chce być nakarmiony, to się nakarmi. A jak ktoś nie chce być nakarmiony, to choćbyś nie wiem, jaki posiłek mu przygotował, to on go po prostu nie przyjmie, nie zje, prawda? Można konia do wodopoju przyprowadzić, ale nie zmusisz, żeby się napił. Zgodzisz się? Więc nie wiem, jak dzisiaj z tobą jesteś koniem spragnionym, czy koniem, który nie chce się napić. Ale będę chciał dzisiaj mówić o istotnych kwestiach, chociaż te kwestie zaniedbujemy. Mówi się o nich w Kościele, dość często się mówi, ale jakby wszyscy pokiwają, każdy się zgodzi i każdy pójdzie do domu i każdy dalej robi swoje. Wiecie, ja modlę się, żeby Bóg dzisiaj coś zrobił. Żeby coś zrobił w twoim sercu. Żeby coś zrobił w moim sercu, ale też w twoim, w każdego z nas, tak jak tutaj siedzimy. Naprawdę, żeby coś zrobił. Czy możesz się teraz pomodlić, zanim ja to słowo, które chcę dzisiaj wygłosić, wygłoszę, żeby nie było tak, że ja powiem o czym, a ty wtedy już się uzbroisz i się nie będziesz modlił. Czy możesz się pomodlić, żeby Bóg coś zrobił teraz w tobie, żeby do ciebie coś powiedział? Panie Boże, chcę się modlić, żeby to słowo dzisiaj dokonało zmiany. Panie, ty mówisz, że nie czynisz nic, dopóki nie objawisz tego swoim sługom. Więc dzisiaj, Panie, ja wierzę, że to słowo jest, choć nie jest może nowe, ale jest objawione. Jest dla nas na dzisiaj, jest po to, aby nasze życie dotykać i aby nasz Kościół, Panie, przemieniać, aby rozwijać i aby wzmacniać, aby zachęcać i poszerzać. Boże, modlę się, spraw, żeby to słowo dzisiaj w każdym z nas wykonało prawdziwą pracę. I że nie zostało gdzieś zakopane, ale żeby zostało wydobyte i użyte. Amen. Dobrze, kochani, dzisiaj będę mówił na taki temat. Ten temat kiedyś swego czasu był dość modny. Było nawet takie hasło, taki ruch powstał gdzieś tam za granicą w Stanach Zjednoczonych. Nazywał się I'm the second, czyli jestem drugi. Słyszeliście o czymś takim kiedyś? Jestem drugi. Nawet takie można było sobie gumki kupić na rękę, takie z napisem I'm the second, jestem drugi. Co to oznaczało, jak myślicie? Dla tych, którzy nie wiedzą, to oznaczało, że człowiek uświadomił sobie, że nie jest pierwszy w swoim życiu, tylko drugi, bo przed sobą w swoim życiu stawia Jezusa, czyli za Jezusem jest drugi. I czy to jest szczytne hasło, szczytna idea, jak uważacie? No myślę, że tak. To jest dobra idea. Dobrze jest sobie uświadomić, że jest się drugim. Tylko wiecie, problem polega na tym, że często się na tym zatrzymujemy. Wiecie, jakkolwiek nie jest tak źle być drugim, w niektórych okolicznościach przynajmniej. Na przykład wyobraź sobie, że jesteś wiceprezydentem. Nie jest tak źle, nie? Jestem drugi, ale dalej jestem ważny, tak? Zgadza się? Jestem wiceburmistrzem. No, nie jestem taki aż ważny, ale jestem jeszcze całkiem ważny. Jestem wiceprezesem. No, może nie jestem aż tak ważny, ale jednak wychodzę i jestem ważny. I mam wrażenie, że niektórzy wierzący właśnie w ten sposób podchodzą do tego jestem drugi. Czyli za Jezusem w sumie no, to nie jest aż taki obciach być drugim, no nie? Drugi to prawie jak Duch Święty. No, Duch Święty podobno jest na równi z Jezusem, ale no ja przyjmuję, że ja jestem prawie, że równy z Duchem Świętym, wiecie. To prawie w ten sposób wygląda. Nie ma nic gorszego w chrześcijaństwie, niż kiedy my myślimy o sobie w niewłaściwy sposób. I dzisiaj chciałbym przyjrzeć się temu właśnie, czy jesteś drugi, czy w ogóle jesteś drugi, bo może nawet drugi nie jesteś w swoim życiu. Może jesteś pierwszy, może Jezus jest, nie wiem, drugi, albo trzeci, albo dziesiąty, albo 1584. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film Mrówka Z się nazywał. Zaczyna się tym, jak Mrówka Z idzie do terapeuty i u terapeuty opowiada. I mówi, no cóż, byłem środkowym z 1 897 000 dzieci. W związku z tym nie mogłem liczyć na zainteresowanie rodziców. Wiecie, no tak, rzeczywiście. I my, kiedy stajemy jako drudzy, czasami wydaje nam się, że
damy radę ukryć się też za kimś, ale tak też nie jest i tak być nie powinno. Ja dzisiaj postaram się pokazać nam, co to znaczy być naprawdę drugim. Ale wiecie, co to pokaże nam? Że tak naprawdę nie powinniśmy być drudzy, ale nawet trzeci. Ja od dzisiaj, ja jutro sobie zamówię taką gumkę, wiecie, na rękę i będę nosił i tam będzie napis: jestem trzeci. Jestem trzeci. I dzisiejszy tytuł dzisiejszego kazania jest właśnie taki: jestem trzeci. Okej, no dobrze, otwórzmy na sam początek pewien fragment z listu do Filipian, dobrze? I w liście do Filipian w drugim rozdziale mamy taki oto fragment. Od pierwszego wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Do kogo apostoł Paweł to pisze? Do wierzących, do ciebie. Więc ja może teraz troszkę przeadresuję, żeby tak dokładniej to trafiło, ok? Jeżeli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, ale tak naprawdę tu chodzi o ciebie, więc zaadresuję to tak. A w tobie jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Ten fragment sugerowałby, że wśród Filipian wydarza się taka sytuacja, że nie dość, że każdy jest egoistą i patrzy tylko na swoje. Ja jestem najważniejszy. Ja jestem drugi, ale po Jezusie to już nikogo ważniejszego nie ma oprócz mnie tutaj, w tym kościele. Więc ja jestem najważniejszy dla siebie przynajmniej. Nie baczy na innych. Nie ma zmiłowania dla innych, nie ma współczucia dla innych, nie ma jedności i jednomyślności pomiędzy nimi. Po prostu jest tylko kłótliwość i wzgląd na próżną chwałę. Wzgląd na to, jak ja wypadam, jak ja wyglądam, co inni o mnie pomyślą. Wzgląd na to, żeby po prostu, no powiedzmy, wyglądać jako chrześcijanin w miarę, a reszta to mnie nie obchodzi. Bardzo dziwna sytuacja. Zgodzicie się, że gdyby było tak u nas, to byłoby bardzo niefajnie? Zgodzicie się czy nie? Tak jest? Prawda? Tak nie powinien Kościół Jezusa Chrystusa wyglądać. W ogóle nie powinno tak chrześcijaństwo wyglądać, że ludzie są samolubni, egoistyczni, zapatrzeni w siebie, skupieni na sobie, na swojej chwale, na swojej racji, na swoim ja. Po prostu nie powinno tak być. Ale apostoł pisze do Filipian w ten sposób. Zastanawiam się, czy ten werset można też adresować do nas. Wiecie, kiedy spotykam wierzących, bardzo często spotykam się z taką postawą. Ja mu nie ustąpię, czy ja jej nie ustąpię. Ja przeproszę, ale i tak swoje będę myślał. Ja może ustąpię, ale tylko tak troszkę. Wiecie, to jest bardzo, bardzo, bardzo złe. To jest bardzo złe, bo to burzy jedność w Kościele. To zamyka nam po prostu możliwość tak naprawdę relacji z bratem, z siostrą, ale również przez to relacji z Bogiem. Skąd wiesz, co Bóg przez życie tego czy tamtego brata, już o tym mówiłem na ostatnim kazaniu, chce w twoim życiu zrobić? Jeśli się odetniesz od tej relacji, to jest koniec, jest pozamiatane. Nic Bóg nie może już zrobić, nie może, sam mu zamykasz drogę. Wspomniałem dzisiaj o tym koniu, którego do wodopoju można przyprowadzić, a nie zmusisz, żeby się napił. Nie zmusisz, żeby wziąć coś od kogoś, jeżeli masz zerwane relacje z tą osobą. To nie zmusisz tej osoby. I widzisz, z czego to wynika? To jest bardzo ciekawe. Jest coś takiego jak godność. Jak godność. Ostatnio widziałem fajnego mema. Siedzi facet na rozmowie kwalifikacyjnej i
To a propos ostatnich wydarzeń takich politycznych, może tam się przyglądacie troszeczkę a propos awansu jednego ze znanych polityków. I siedzi facet na rozmowie kwalifikacyjnej i mówi ten, kto go zatrudnia: jakie pan ma kwalifikacje, jeśli chodzi o finanse? On mówi: żadnych. A pańska godność? Też nie mam. A to witamy w Banku Światowym. Wiecie, podobnie czasami bywa, bywa z nami, ale kiedy rozmawiam z wierzącymi, czasami wierzący się powołują na coś, co nazywają swoją godnością. Mówią: ja nie ustąpię, albo nie wybaczę, albo nie przeproszę, albo nie przyjmę przeprosin, bo ja mam swoją godność. Mnie obrażono. Ale wiecie, to jest kompletnie przestawienie tego, co Bóg chciałby w naszym życiu robić. I chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment w Ewangelii Marka w dziewiątym rozdziale. I tutaj od 33 wersetu, a przepraszam, muszę tylko to znaleźć, bo sobie pozaznaczałem jeszcze inne fragmenty. Dobra, 9 rozdział. I tutaj od 33 wersetu mamy tak napisane. I przybyli do Kafarnaum Jezus z uczniami, a będąc w domu zapytał ich: o czym to rozprawialiście po drodze? A oni milczeli. Wiecie czemu milczeli? Bo było im głupio. A wiecie czemu im było głupio? Bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Kto chce być pierwszym, niech się stanie ostatnim. Czy chciałbyś być pierwszy w oczach Bożych? Pierwszy? Tak, żeby Bóg powiedział: jestem zadowolony z ciebie, naprawdę mogę ci przyznać pierwsze miejsce w tej kwestii albo w tamtej. Ja bym chciał. To jest pierwszeństwo, o które my powinniśmy się ubiegać. O pierwszeństwo w Bożych oczach, w Bożym uznaniu dla nas. Ale wiecie, jak to się może stać? Jest tylko jeden, jedyny sposób. Stać się ostatnim. My tymczasem mówimy: ja nie ustąpię, ja nie przebaczę, ja nie zrobię, bo ja nie jestem jakiś ostatni. Ja mam swoją godność. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem i wiecie, ten człowiek kiedyś powiedział do mnie tak: wiesz, ty mi kiedyś kazałeś zrobić taką i taką rzecz. To była fizyczna praca. Nie powiem wam nawet, gdzie to było. I ten człowiek powiedział: a ja mam swoją godność. I ja pomyślałem sobie: ale o co chodzi? Ale co to ma wspólnego w ogóle? To co, to znaczy, że praca fizyczna jest jakaś uwłaczająca, czy że co? No ale tak to wybrzmiało. Natomiast wiecie, prawda jest taka, że ten człowiek myślał o sobie trochę chyba więcej niż powinien. W tym sensie, że uważał się za bardziej może wykwalifikowanego, może bardziej za mądrzejszego, nie wiem, doświadczonego, z większym stażem, nie wiem, cokolwiek myślał. Uważał, że to jest nie w porządku, że on do takiego słabego zadania został oddelegowany. Ale wiecie, tutaj czytamy, że ten, kto chce być największy w królestwie, przepraszam, dodam, że ten człowiek był wierzący oczywiście, ten, kto chce być największy w królestwie, powinien stać się sługą. I to chwyta najbardziej za serce. To mnie chwyta za serce. To również was chwyta za serce. Nie chwyta was za serce, jak ktoś, kto ma naprawdę jakieś stanowisko, jakiś może wiek, który wymagałby szacunku, może dorobek, bierze się za jakąś pracę po prostu, bo nikt jej nie chce zrobić i robi ją? Nie chwyta was to za serce, kiedy, nie wiem, starsza pani szoruje na kolanach dywan, a wokół młodzieżówka stoi i się patrzy? I ciężko nawet poprosić, żeby ktoś się przesunął, żeby ładniej można było odszorować na środku. Wiecie, coś jest nie tak z nami, coś jest nie tak z naszym sercem, jeżeli takie sytuacje występują pomiędzy nami. Wiecie, my chcielibyśmy być pierwsi w królestwie, jednocześnie zachowując pierwszeństwo tutaj na ziemi. Zgodzicie się, że tak właśnie to próbujemy zrobić?
Próbujemy być pierwsi na ziemi, zachować godność w oczach innych, zachować szacunek w oczach innych, zachować pierwszeństwo, nie wiem, jakieś przywileje w oczach innych. Ale to jest niemożliwe, żebyś wtedy był pierwszy w oczach Boga, jeśli będziesz chciał zachowywać swoje przywileje. Jeśli będziesz chciał zachowywać swoją rację. Jeśli będziesz chciał zachowywać to, co być może nawet się tobie należy. Czy starszym ludziom należy się szacunek? Pewnie. Ale lubicie takie babcie, co przychodzą w autobusie i walą kogoś po łbie parasolką i mówią, ustąp mi, bo jestem starsza? Lubicie? Ja nie za zbytnio. Wiecie, ale tak to wygląda również i u nas. Również w Kościele czasami tak to wygląda. Mówimy sobie, mamy taką dobrą wymówkę. Mówimy sobie na przykład, niech się młodsi tym zajmą. Oho, jest tak troszeczkę? Niech się młodsi zajmą, tym czy tamtym. Okej, może się zajmą, a jak się nie zajmą? No, niech się inni zajmą. Wiecie, dla wielu z nas służba Bogu to jest tak naprawdę, nie, to nie jest służba, to jest imitacja. My imitujemy, że coś robimy. Bo wiecie, bo Kościół nie jest miejscem, do którego się przychodzi. Chociaż dla wielu z nas niestety tak się staje, ale Kościół powinien być społecznością, w której służymy, przez którą służymy, w której mamy możliwość coś zrobić i w której mamy się nauczyć też służenia innym. To właśnie tu, to jest ten poligon doświadczalny, gdzie Bóg nas stawia po to, abyśmy wyszli ze swojej strefy wygody, abyśmy nauczyli się z niej wychodzić. Bo jeśli się z niej nie nauczymy wychodzić, to po prostu we własnym sosie się ukisimy. Jak kiszone ogórki będziemy. Kto by chciał być kiszonym ogórkiem z was? Takie wyzwanie na dzisiaj. To wyjdź, będziemy się modlić o ciebie. Wiecie, czytamy tutaj, że oni się sprzeczali. Kto z nich jest większy? Na czym oni to opierali, jak myślicie? Powiem wam na czym. Na ludzkich standardach. Na ludzkich standardach. Czym jest ludzki standard? Kto jest większy? Ten, kto jest bogatszy. Ten, kto jest bardziej wykształcony. Zauważyliście, że nie powiedziałem, kto jest mądrzejszy? Ten, kto jest bardziej wykształcony, kto ma więcej tytułów magistra, albo może doktorat nawet, albo profesora. Ten, kto ma właśnie większy staż. Ten, kto ma więcej znajomych, większą popularność, więcej lajków na Facebooku. Ktoś teraz powie, tak gadasz, bo masz tylko po 20 odsłon swoich kazań. No powiem wam, trochę tak jest. Ale powiem, to jest wierna grupa. Dwóch jeszcze nie potwierdziło, ale ta grupa się powiększa. Okej. Okay. Wiecie, chcę wam jeszcze jedną postawę pokazać. To jest postawa jednych z dwóch moich ulubionych bohaterów biblijnych. Mówię tutaj o Dawidzie i mówię tutaj o Jonatanie. Ci, którzy nie pamiętają, ja przypomnę, król Dawid, zanim został królem Izraela, był takim, można powiedzieć, sługą u swojego poprzednika, u króla Saula. Natomiast Jonatan był synem pierworodnym króla Saula, czyli kim, można powiedzieć, według ludzkich standardów był dziedzicem tronu Izraela. Po Saulu powinien odziedziczyć ten tron. I Saul, kiedy się dowiedział, że Dawid ma przyjąć tron po nim, czyli zabrać mu w pewnym sensie jego pozycję, przywileje, bardzo się denerwował i próbował zabić Dawida. Dawid w związku z tym ucieka, ukrywa się w różnych miejscach. I patrzcie, co się dzieje. W 23 rozdziale pierwszej księgi Samuela jest tu taka sytuacja, gdzie Dawid się tuła po pustyni. Wtedy wstał Dawid wraz ze swoimi wojownikami w liczbie około 600 mężów, wyszli z Keili i tułali się tu i tam. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Dawid umknął z Keili, zaniechał wyprawy. Przebywał wtedy Dawid na pustyni, w niedostępnych górskich miejscach na pustyni Zyf. Saul zaś tropił go przez cały czas, lecz Bóg nie wydawał go w jego ręce.
Lękał się więc Dawid, że Saul wyruszył i czyha na jego życie. A gdy Dawid przebywał na pustyni Zyf w Choreszy, Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do Choreszy, i uwaga teraz, i dodawał mu otuchy w Bogu. I rzekł do niego, nie bój się go, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Popatrzcie. On świadomie zrzekł się swojej pozycji, Jonatan świadomie zrzekł się swojej pozycji, przekazując ją niejako Dawidowi, mówi do niego, nie bój się, wytrwaj, zobaczysz, dojdziesz do tego miejsca, Bóg cię tam doprowadzi, Bóg cię tam umocni, dostaniesz, osiągniesz to, co Bóg dla ciebie zamierzył, a ja będę cię w tym wspierał. Widzicie to? Widzicie to? Okej. I słuchajcie, wiecie, co jest niezwykłe w tym? Że on naprawdę miał prawo domagać się od Dawida lojalności. Mógł powiedzieć, aleś cię przyjaciel, wiesz, taki przyjaciel, to z takich przyjaciół, to wiesz co, gdzie można? Przecież ja jestem dziedzicem. Powinieneś mnie wspierać w tym. Dlaczego miałbym tobie oddawać po moim ojcu tron? Dlaczego miałbym oddawać swoje miejsce, które mi się prawnie należy? Powinieneś mnie wspierać w tym. Ile razy w życiu zdarzyło nam się mieć pretensje do kogoś, że nas nie wspiera w czymś, co nam się prawnie należy? Zdarzyło ci się kiedyś? U żony, może u męża, bo ty mnie nie wspierasz. Może u brata albo u siostry właśnie. Z kościoła, bo ty mnie pomagasz, bo ty mnie nie wzmacniasz. Ile razy nam się coś takiego zdarzyło? A popatrzcie, a Jonatan ma zupełnie inną postawę. On nie używa swojej przyjaźni i swojej pozycji do tego, żeby Dawida wbijać w poczucie winy, żeby nim manipulować, żeby mówić, ty powinieneś ustąpić i mnie wspierać, przecież jesteś moim przyjacielem. Jak jesteś przyjacielem, to mi ustąp. Nie używa tego. On wręcz przeciwnie. Z powodu tego, że jest przyjacielem, co robi? Wzmacnia Dawida. Wzmacnia Dawida. Mnie to po prostu rozwala, ta sytuacja. A my nie jesteśmy w stanie wzmocnić swojej siostry, swojego brata w kościele. Stanąć i powiedzieć, słuchaj, Bóg ciebie umocni. Bóg ci pomoże przejść przez to. Bóg ci pomoże. Może jesteś w trudnej sytuacji teraz. Nikt cię nie lubi. Jesteś ze wszystkimi skłócony. Jesteś w trudnej sytuacji. Ale ja cię będę kochać. I zobaczysz, że Bóg cię przeprowadzi do miejsca, gdzie wszyscy cię będą kochać. Zobaczysz, że Bóg ci przebaczy wszystkie twoje grzechy. I uzdrowi tą sytuację. Zobaczysz. Wiecie, Jonatan użył swojej tej należnej mu pozycji tylko do jednej rzeczy, żeby się dostać do Dawida, nic więcej. I żeby go wspierać. Czy my jesteśmy tymi, którzy chcą służyć, czy tymi, którzy chcą, żeby im służono? Ty mnie powinieneś wspierać, mnie powinniście wspierać. Na przykład ja jako pastor powinienem stanąć przed wami i powiedzieć, słuchajcie, ja mam wizję od Pana, powinniście mnie wspierać teraz w tym. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ale czasami tak ludzie robią. Ale to tak nie działa. To tak nie działa. My się domagamy swoich praw, ale to tak nie działa. Wtedy nie, jeżeli się będziesz domagał swoich praw, jeżeli się będziesz domagał, żeby być pierwszym albo drugim po Jezusie, to powiem ci, to tak naprawdę w Bożych oczach spadamy. W Bożych oczach spadasz. My mamy być tymi, którzy będą wypychać naszych braci przed siebie. Którzy będą mówić, okej, jemu daj najpierw. Jego potrzeby najpierw zaspokój. Jego braki najpierw uzupełnij, Boże. Na tym polega właśnie modlitwa wstawiennicza. Najpierw oni, najpierw on, najpierw ona. Ja się nie będę zadawał z tą czy z tamtą. Powiem ci, to straszne jest. To jest chrześcijański horror. Coś takiego. Bo to
przekleństwo na ciebie, po prostu nazwę to wprost, to na ciebie przekleństwo przynosi i sprowadza. Taka postawa. Nie stajesz się pierwszym przez to, że nie przyznajesz się do błędów. Przez to, że nie przepraszasz. Przez to, że wytykasz błędy innym. Nie stajesz się pierwszy, stajesz się ostatni. Więc popatrzcie, Jonatan nie walczył o pozycję. Nie walczył o pozycję. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że w tym wszystkim Dawid też nie walczył o pozycję. Dawid też nie walczył o pozycję. Ja często tą historię opowiadam i często ją wspominam, bo ona jest dla mojego życia jest drogowskazem, dla mojego osobistego życia i postępowania. Kwestia walki o pozycję. I znacie tą historię, kiedy Saul ścigając Dawida, dopada go prawie że i idzie gdzieś tam za potrzebą do jaskini. Pamiętacie to? I gdzieś tam sobie kuca, a w tej jaskini za jego plecami chowa się akurat Dawid, który ma miecz. I wszyscy mówią, wow, Bóg go wydał w twoją rękę, człowieka, który na ciebie czyha. Wreszcie się wypełni to proroctwo, że Bóg cię namaścił na króla nad Izraelem. Zabij go. I wiecie, Dawid mówi, nie mógłbym podnieść ręki na pomazańca pańskiego. Ja przeczytam wam ten fragment, bo jest niezwykły. 24 rozdział. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach Engedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni Engedi. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej za potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, w którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowy i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Wow, facet chce go zabić, a ten mówi, zabraniam wam go zabijać. A on mówi, a ja wam zabraniam zabijać tego, który chce mnie zabić. Nie będę tego robił. Czy gdybyś ty miał jakąś osobę w swoim życiu, która wyrządziła tobie zło. Nie mówię przykrość, zło. Bo tutaj mówimy o tym, że ktoś chciał zabić Dawida. Zabić. To jest dość spore zło. Takie w skali 1 do 10 to jest 11. I ktoś ci wyrządził zło. Nie wiem, nie sądzę, że na 11 ktoś ci zło wyrządził do tej pory. Na ile ci wyrządził? Przypomnij sobie największą skalę. Na 9. Obsmarował mnie na 9. I wiecie co? I przychodzi do ciebie twój kolega teraz, albo nie, 20 twoich kolegów i wszyscy mówią, wow, ten, co cię tak obsmarował, wiesz, co my na jego temat wiemy? Teraz, jak my to wszystko powiemy, a ty będziesz tego świadkiem, to go wsadzimy do więzienia już na dobre. Nie wylezie. I ty wtedy mówisz, no właśnie, co ty wtedy mówisz? Super, wreszcie prawda wyszła na jaw. Aha, doczekał się, doigrał. No i luks. Bóg to zrobił. A wiecie, co zrobił Dawid? Mówi, słuchajcie, zostawcie go. Zostawmy go. Bóg będzie chciał to zrobić, co zechce. Ale ja nie przyłożę ręki do upadku tego człowieka. Nie przyłożę do tego ręki w żaden sposób. I wiecie, co jest ciekawe? On potem jeszcze wychodzi za Saulem z jaskini i woła do niego i krzyczy do niego, ojcze, ojcze. I mówi do niego, dlaczego mnie ścigasz? Na kogo w ogóle się uparłeś? Na jakąś pchłę? Na jakiegoś psa zdechłego? Tak o sobie mówi względem Saula, że jest psem zdechłym i pchłą. Wyobrażacie to sobie? Uniża się? Czy my potrafimy się uniżyć? Ktoś nas obraził, a my mówimy,
Okej, w porządku. Może masz rację. Ale nie na zasadzie ironii, ale na zasadzie refleksji, szczerej. A może ma rację? A może prawda jest jeszcze gorsza? A może jestem kłótliwą babą, tak jak mnie nazywają, albo oszustem i złodziejem, albo nie wiem kim tam jeszcze. A może jestem? A może prawda jest jeszcze gorsza? Czy mam prawo tą osobę, która to powiedziała, oceniać dzisiaj? A może właśnie nie powinienem na nią podnosić ręki? Bo to jest moja siostra w Panu. Bo to jest mój brat. Nie powinienem podnosić ręki. Nie zrobię tego. Ale nie ufam. A ja ci powiem, czemu nie? A zaufaj. A co stracisz? Jeśli Bóg jest z tobą? Dawid był gotowy się pogodzić z Saulem, chociaż ten chciał go zabić. Był gotowy się pogodzić. A Saul go dalej ścigał. I wiecie, co się dzieje? Jeszcze raz Bóg taką sytuację robi w życiu Dawida. Przeczytam jeszcze 3 wersety dosłownie. I sprawia, że znów Saul znajduje się w ręce Dawida. Drugi raz. Popatrzcie, Dawid darowuje mu życie, a Saul, mimo że obiecuje, dobra, teraz ci odpuszczę, nie odpuszcza mu, dalej po nim jedzie. Może masz jakąś koleżankę, co dalej po tobie jedzie, ty już odpuściłeś, ale ona dalej. I wiecie, co robi Dawid? A Dawid robi tak. Znalazł się w obozie przy śpiącym Saulu. I popatrzcie, co się dzieje. Dawid zaś myślał, całkiem daremnie ochraniałem wszystkich. Przepraszam, nie ten fragment, już. Przerzuciła mi się kartka. 26:8, już. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożę go teraz włócznią do ziemi, za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Przychodzi twój przyjaciel do ciebie i mówi tak, słuchaj, znam kolejne kompromitujące wieści na temat tej i tamtej osoby. Czy my lubimy, jak ktoś przychodzi do nas i mówi nam kompromitujące wieści na temat osób, które nam zrobiły krzywdę? Lubimy czy nie? Tylko mi tak dawaj, ale ekstra. Okazuje się, że miałem rację, super. Podawaj, jeszcze mów. Lubimy mieć świadków. I wiecie, jeszcze jest takie powiedzenie, wrogowie naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Przepraszam, pomyliłem. Przyjaciele naszych, nie. Ale wiecie, o co mi chodzi. Wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi, tak. Wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Każdy z nas szuka tych wrogów. Zgodzisz się? Znajdujemy sobie takich, o, takie kliki nawet się tworzą. Tej nie lubimy. Kto jeszcze jej nie lubi? O, ta. Słuchaj, wiesz co? No powiedz co? No to, ale ekstra. Super. Tylko, że w Kościele Bożym takie rzeczy? W Kościele Bożym? Przed Bogiem chodząc takie rzeczy? I przychodzi taki Abiszaj do takiego Dawida i mówi, wiesz co? Mam tu włócznie, masz. Przebijmy go. Ale nie, tu się dzieje inaczej. Wiecie, co tu się dzieje? To jest niezwykłe. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Mówi, chodź, dobiję twojego wroga, patrz, mam możliwości. Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? Czy twój brat, twoja siostra jest pomazańcem pańskim? Jak myślisz? Jest czy nie jest? Albo tak, albo nie. Jest. Jest. Nawet jak jest durna, jest nadal pomazańcem pańskim. Nawet jak gada głupoty, jest nadal pomazańcem pańskim. Nawet jak cię obraziła, jest nadal pomazańcem pańskim. Nawet jak oszukała, nadal jest pomazańcem pańskim, bo Jezus ją gdzieś powołał, gdzieś wybrał, gdzieś zbawił. Nie my jesteśmy od osądzania siebie nawzajem, ale od wspierania siebie nawzajem.
I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca Pańskiego. Wow! Niech mnie Bóg zachowa, żebym swój jęzor miał podnieść na pomazańca Pańskiego. Niech mnie Bóg zachowa, żebym swój jęzor miał na namaszczoną Bożą kobietę podnieść. Niech mnie zachowa Bóg. Wiecie, gdyby Dawid wtedy zabił Saula, ja myślę, że nie zostałby królem. Myślę, że Jonatan by został. Czy ty chcesz dowieść swoje zbawienie do końca? Chciałbyś dowieść? Jest tu ktoś, kto chciałby dowieść swoje zbawienie do końca? Nie wszystkie ręce widzę w górze. Aha. Właśnie. Więc czy stać cię na postawę Jonatana? To jest postawa, która swojego przyjaciela wspiera. Która jest gotowa ze względu na przyjaźń zrezygnować ze swojej pozycji, ze swojej racji, ze swojej przyszłości może nawet w jakimś sensie. Ze swojej godności. Czy stać się na taką postawę? Wiecie co? W większości z nas nawet na taką postawę nie stać. Że dla przyjaciela to zrobić, którego kochamy. Dla żony to zrobić, którą kochamy. Chociaż nie zawsze lubimy. Żeby dla męża to zrobić, którego kochamy. Żeby dla brata to zrobić, którego Bóg kazał nam kochać. Na nasze nieszczęście. Aha. Nawet na taką postawę nas nie stać. A gdzie jest postawa Dawida w ogóle? Żeby względem wroga mieć taką postawę. Wroga, który chce cię zabić. Nie, że cię obgadał 5 razy i spojrzał na ciebie złym wzrokiem kiedyś. Nie. Chciał zabić. Nawet na taką postawę, jak u Jonatana nas nie stać. A gdzie postawa Dawida? Ale ja jeszcze podniosę poprzeczkę, dobra? Mogę? Tak kończąc powoli. W liście do Filipian Pan Jezus, przepraszam, apostoł Paweł wspominał o Panu Jezusie i mówi taką rzecz, która mnie po prostu rozwala. Nie wiem jak was, czytacie czasem list do Filipian? W liście do Filipian, w 2 rozdziale jest tak napisane. A, już to przeczytałem w zasadzie, ale przeczytam jeszcze raz. Kawałek dalej. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jeszcze raz, to uwaga, to do ciebie. To do ciebie. Jakiego i do mnie. Jakiego mamy być usposobienia względem siebie? Takiego jak Jezus Chrystus. Weź teraz najgorszą siostrę w zborze sobie, popatrz na nią. W myślach, bo tak to byłoby głupio. Wszyscy się teraz odwracają. Przypomnij ją sobie. Najgorszego brata w zborze. Tego, co najgorzej ci podpadł. Na pastora popatrz teraz. Winnego wszystkiego. I teraz patrzcie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jakie było w Chrystusie Jezusie. Ty masz oczami Jezusa Chrystusa na Niego patrzeć, nie swoimi. Swoje oczy wyjmij, odłóż na półkę, weź oczy Jezusa, włóż i zacznij dopiero patrzeć. I zobaczysz, że świat się zmieni. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Wyparł się samego siebie. Co zrobił Pan Jezus? Wyparł się samego siebie. Wiecie, co mi to pokazuje? Że Pan Jezus musiał stoczyć walkę. Wyprzeć się samego siebie to jest wysiłek. To nie jest tyle, co tam plunąć. To jest naprawdę wysiłek wyprzeć się samego siebie. Zrezygnować z siebie. Steroryzować samego siebie. Połamać.
i powiedzieć, nie będę się zachowywać w ten sposób, nie będę myśleć w ten sposób, nie będę patrzeć takimi oczami na tą osobę w ten sposób, będę patrzeć innymi, będę patrzeć jak Jezus. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dlaczego Bóg wywyższył Jezusa? Bo się wyparł samego siebie. Bo się wyparł swoich negatywnych myśli, wyparł się negatywnych emocji, wyparł się złości, wyparł się lęku, wyparł się urazy. Wyparł się tego. Powiedział, nie będzie tego w moim życiu. Nie będzie. Nie będzie. Czy stać nas na postawę Jezusa? Rezygnację ze swoich przywilejów, pozycji, z nagrody, z docenienia wobec wszystkich. My tak mamy taką tak głęboko wpisaną taką postawę, żeby się bronić. Samych siebie ciągle bronić. Ale jak ty samego siebie będziesz bronić, nieważne czy przed cudzym językiem, czy przed cudzym atakiem, to gdzie Bóg będzie miał miejsce, żeby cię obronić? Bóg cię już nie obroni. Bóg cię już nie obroni. Bo ty sam siebie bronisz. My mamy taką postawę, żeby innych atakować. Ale jak ty atakujesz innych, to gdzie Bóg będzie miał miejsce? Bóg mówi, ja chcę, żebyś ty wspierał. Żebyś ty wspierał. Żebyś miał taką postawę, żebyś nie baczył na to, co swoje, ale na to, co cudze. Żebyś popatrzył na tą siostrę, na tego brata z miłosierdziem. Wow, ale zawala, ale zawala. Pójdę, pozachęcam go, nie wiem, zaniosę mu ciasto. Coś zrobię. To jest trudne wyzwanie, ale ono jest. Bóg nam je postawił. Ten, kto chce być największy z nas wszystkich, niech się stanie sługą. Przestanie baczyć na to, co swoje, ale zacznie baczyć na to, co cudze. Wiecie, my mamy tendencję, żeby uciekać, żeby się chować za plecami innych. Żeby odpowiedzialność zostawiać innym. Mówicie, a niech się ktoś inny tym zajmie, ja nie mogę. Tamci inni też mają tyle samo życia i tyle samo czasu i tak samo nie mogą. Też mają rodziny, też mają obowiązki, mają zobowiązania, kredyty do spłacenia, inne rzeczy, ale jedni robią, a drudzy nie robią. Jak to jest? Wiecie, mamy mieć teraz Sylwestra. Powiem wam, że z lękiem myślę o Sylwestrze. Bo myślę sobie, jeżeli miałoby być tak, że dwie osoby się zaangażują, a sześć przyjdzie, to nie jest Sylwester marzeń. To nie jest Sylwester marzeń dla mnie. Sylwester marzeń dla mnie to jest pełna sala tutaj. Zgodzisz się? Czy to jest Sylwester marzeń? Gdzie razem jesteśmy, gdzie mówimy sobie, opowiadamy o tym, jak dobry jest Bóg. Gdzie składamy świadectwa, gdzie oddajemy Bogu chwałę, gdzie mamy super uwielbienie. Gdzie lubimy się wszyscy, gdzie nie ma podziałów. Gdzie każdy przyjdzie, bo każdy dba o innych. Gdzie każdy nie będzie sam swojej wygody, tylko przedkładał nad innych, nie zostanie sam w domu przed telewizorem, bo to jest wygodniejsze. Pewnie, że wygodniej jest leżeć, ale kto będzie stał tu przed Bogiem i się modlił? O to miasto, o bracie, o siostry, kto będzie to robił? Niech inni to zrobią, ja jestem za stara. Mam już 30 lat. Wiecie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak z naszym sercem. Coś jest nie tak z naszym sercem. Czy zgodzicie się, że tak jest? Że jeśli... Już skończył się mój czas. Jeżeli my musimy stoczyć walkę, żeby przyjść do kościoła i się spotkać z siostrami, z braćmi, to coś jest nie tak z naszym sercem. To coś jest nie tak z naszym sercem. Więc kochani, chciałbym takie wyzwanie na koniec zostawić, rzucić, stawić nas z tym. Takie wyzwanie. Że jeśli nie dasz rady chociaż mieć, jeśli nie dasz rady mieć postawy Jezusa, to chociaż postawę Dawida miej. A jeśli nie dasz rady mieć postawy Dawida, to chociaż postawę Jonatana.
Już nic więcej, ale błagam, chociaż tyle. Chcę rzucić Ci wyzwanie, zatroszcz się o Kościół, o społeczność, o ludzi, o tego, tamtego i owego. Chcę rzucić Ci wyzwanie, zatroszcz się o relacje. Zatroszcz się o tych, o których dawno się nie troszczyłeś. Chcę rzucić Ci wyzwanie, odbuduj relację, którą być może ktoś inny zburzył nawet, ale Ty ją odbuduj. Ty bądź tym, który wyciąga rękę. Nie musisz na kolanach tam w popiele iść po szkle. Po prostu idź i wyciągnij rękę. Pogódź się. Przebacz. I zatrosz się o tych, co tutaj są. Niech Bóg twoje serce rozciąga dla innych. Niech je rozciąga. Jeżeli on jest ściśnięte, to znaczy, że twoje chrześcijaństwo nie działa. Niech je rozciąga. Jeśli ono jest skupione na sobie, to znaczy, że twoje chrześcijaństwo nie działa. Jeśli jest skupione na wygodzie, to znaczy, że twoje chrześcijaństwo nie działa, bo chrześcijaństwo ma działać w tym kierunku na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Jeśli jesteś skupiony, żeby dostawać, to twoje chrześcijaństwo nie działa, bo chrześcijaństwo polega na tym, żeby dawać. No tak jest. Do tego nasz Pan zobowiązuje, bo On tak robił. I z tą myślą chciałbym was wszystkich zostawić, kochani. Czy Bóg mówił dzisiaj do ciebie? Coś? Gdzieś? Powstańmy. Dajmy Duchowi Świętemu teraz pracować. Duchu Święty, ja teraz modlę się do ciebie, żebyś Ty dziś pracował w naszym wnętrzu. Żebyś Ty dziś pracował w naszych sercach. Żebyś Ty wkładał w nasze serce pokutę. Jeśli my mamy niewłaściwe postawy względem naszych braci, sióstr, względem innych, żebyś Ty wkładał pokutę w nasze serce. My nie chcemy tak żyć, my nie chcemy nie troszczyć się o innych, nie chcemy troszczyć się tylko o siebie, nie chcemy żyć tylko dla swojej wygody. Panie, ja wierzę, że kiedy my będziemy się troszczyć o innych, Ty się zatroszczysz o nas. Ja wierzę, że kiedy my będziemy, Panie, oddawać w swoje ręce i sąd, i cokolwiek, to Ty to weźmiesz i zrobisz z tym najlepsze, co może być. Że Ty zatroszczysz się o nasze sprawy, że Ty zatroszczysz się o naszą pozycję, że Ty będziesz nas czynił takimi, jakimi my mamy być. Że my nie musimy walczyć o to, żeby nasza pozycja, Panie, była lepsza, bo Ty nam nadasz w stosownym czasie taką pozycję, jaką Ty chcesz nam nadać. Takie miejsce, jakie Ty chcesz nam dać. Boże, my nie musimy walczyć o siebie, my nie musimy walczyć o nic, ani o nikogo. My chcemy, Panie, po prostu należeć do Ciebie i podobać się Tobie. Boże, zależy nam bardzo na Tobie i zależy nam bardzo na naszych braciach. Ja przynajmniej chcę, żeby tak było. Modlę się o to, żeby nam zależało. Na Kościele, na braciach, na tym mieście, na ludziach w tym mieście, na zbawieniu wielu ludzi, żeby nam zależało. Panie, modlę się, obudź nasze serca, modlę się, obudź nas. Daj nam po prostu takie ożywcze tchnienie. Niech coś się zmieni, niech coś się przełamie. Żebyśmy nie baczyli na swoje, ale też na to, co cudze. Amen. Zaśpiewamy jedną pieśń? Zaśpiewajmy.